Siemanko, jestem Lucek. Dzisiaj pokażę wam DLC, najnowsze DLC październikowe w Forzie Horizon 3. Zaczniemy od Astona Martina, tego tutaj, gnojka. Znaczy gnojka, kurczę, ma ogromny silnik skubaniec, patrzcie na to. Co to jest? Ale no niestety nie brzmi za ciekawie. Ja myślałem, że fajnie będzie brzmiał, on brzmi sobie tak jak jakaś pralka, naprawdę bardzo, bardzo kiepsko. Nie wiem, czy to rzeczywiście, tu jest chyba V12 zainstalowana w tym aucie i nie wiem, czy rzeczywiście tak ta V12 brzmi, ale ogólnie ta komora silnikowa robi wrażenie tutaj. Kurczę, fajnie to wszystko wygląda, zagospodarowane miejsce jest bardzo ciekawie w środku tego auta. Zobaczcie, tu mamy dwa fotele i właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo te fotele to nie są raczej takie fotele do jazdy rekreacyjnej hiperszybkim samochodem. To są raczej fotele do jazdy wyścigowej, do jazdy takiej na zamkniętych torach. Tak samo mam tutaj taką kierownicę. Poza tym Aston Martin, czy wam to przypomina Aston Martina, brytyjski samochód? Moi drodzy, to wygląda jak jakiś włoski samochód teraz. Ale o, spójrzcie na to, jak fajnie się tak lekko do góry otwierają drzwi. Bardzo ładnie to wygląda. Ogólnie samochód jest bardzo ładny, no taki już mógłbym powiedzieć futurystyczny. Zaczynają się powoli z tych takich egzotyków robić takie super futurystyczne samochody, no nie? Takie mam wrażenie. Jak wy myślicie? Co wy myślicie na temat tego samochodu? Ej, przejedźmy się nim. To jest jeszcze przed tuningiem samochód. On tutaj... No, nic z nim nie robiłem praktycznie, tylko sobie go odebrałem z pakietu DLC. I tyle, i próbowałem nim pojeździć trochę. No i trzeba będzie go na pewno trochę dostosować do moich upodobań. Ogólnie przy wyższych prędkościach nie jest tak źle z tym prowadzeniem. No i widziałem, że ludzie się nim ścigali na multiku i mieli problemy ze startem. Przy wyjściu z zakrętu często ich obracało. Ja się nim jeszcze na multiku nie ścigałem, no tam najlepiej testować samochody, bo właśnie porównuje się najlepsze modele ze sobą, tak? Najlepsze tuningi i w ogóle. Spróbujmy sobie pokonać te zakręty. To oczywiście wiecie, ja sobie tak ojadę teraz. No ale musiałbym nim dłużej pojeździć, żeby się nauczyć dobrze tego auta. I pewnie dostosować jakoś tam do swoich upodobań. No z ruszaniem jest problem. Mamy tu dużo mocy. To jest klasa S2 i prawie wymaksowany jest ten samochód. To jest naprawdę kozak. On tu powinien, wiecie, wymiatać, no nie? Bardzo krótka zmiana biegów. Biegi naprawdę szybko wchodzą. No, to już jest samochód z tej klasy, że to powinno wszystko śmigać pięknie. Kurde, ja myślałem, że tam jeden samochód na drugim jedzie. A to jechał z tyłu taki buggy. Okej. Aston Martin Vulcan. Tak sobie wygląda. To jest akurat malowanie producenta, jakbyście chcieli wiedzieć. Kilka innych tam malowań jeszcze było do wyboru. Chodźmy zobaczyć następny samochód. BMW M2! Patrzcie na to, co my tu mamy. Pyk. W ogóle ta Forza Vista jest zajebista. Możemy sobie naprawdę fajnie przejrzeć te samochody. Zobaczyć, co jest w środku. Bardzo podoba mi się kokpit tego auta. Tylko, że ten ekranik tutaj po środku przypomina te mercedesowskie. Chociaż i tak lepiej wygląda niż w Mercedesie, w tych najnowszych Mercedesach. Bo w tych najnowszych Mercedesach wygląda to, jakby był naprawdę taki tablet po prostu wciśnięty w deskę rozdzielczą. Wygląda to słabo, naprawdę. A tutaj nawet ciekawie jest to rozwiązane. Mamy oczywiście tutaj niewielki bagażnik, bardzo, bardzo mały. No i tyle. Możemy tu trochę zainstalować sobie wizualnych rzeczy. Możemy sobie z tyłu zmienić końcówki wydechowe i chyba tą, nie wiem, ten plastik tutaj na dole wymienić. I jeszcze można dodać spoiler, to ciekawe, bo można dodać go też jak ta klapa tylna jest otwarta i to dziwnie wygląda. Z przodu chyba można jeszcze dodać jakieś owiewki, nic specjalnego, przejedźmy się tym autem. Mnie z wyglądu ta BMW bardzo się podoba. To jest taki większy brat M1, no nie? Kupejki. Fajnie wygląda. Taki... nie wiem jak to powiedzieć. Taki z przodu, z tyłu poszerzony jest. Z przodu taki groźniejszy wygląd.
Ogólnie BMW to są takie męskie auta, bardzo takie, no męskie. Patrzysz na BMW, mówisz, o, to jest auto dla faceta, nie dla kobiety. Nie, tak ja się czuję, jak patrzę na ten samochód. Co do osiągów, no tutaj mamy klasę A, oczywiście możemy zrobić z tego potwora, ale nie musimy. Jeśli chodzi o prowadzenie, no tutaj biegi. Właściwie to najważniejszą rzeczą podczas testowania tych wszystkich dodatków to jest wygląd samochodu, bo z samochodu możemy zrobić co nam się tylko podoba. Mniej więcej prowadzenie. No i mniej więcej dźwięk, jaki z siebie wydaje, chociaż ten dźwięk też można zmienić, jak się zrobi słapa na inny silnik. I tyle, no. Także ja wam pokazuję, jak te samochody wyglądają w środku, Forza Vista, cyk cyk. Mniej więcej jak brzmią, żebyście wiedzieli, czy kupić ten dodatek, czy nie. No tam 7 dolarów on chyba kosztuje, to nie jest, wiecie, kupa Forza, to jest jakieś, nie wiem, 30 zł, coś koło tego, to nie jest jakoś super dużo. No ale nie każdemu może pasować na przykład taka BMW albo Aston Martin Vulcan. Chodźmy zobaczyć kolejny samochód. I proszę bardzo, mamy Ford Crown Victoria Police Interceptor. Tak, i pewnie się zastanawiacie, co tu robią na górze te koguty. Można je sobie zainstalować tak samo jak przedni zderzak absorbujący uderzenia. Poważnie. Można je sobie zainstalować, można je sobie usunąć jak ktoś chce. A tego tu chyba nie zrobię, ale możemy zainstalować spoiler. Nie fajnie wygląda. Musimy zajść z drugiej strony samochodu. A moment, zobaczymy jeszcze tutaj w środku. To jest ciekawe na temat tego auta. Aha, tu możemy tym reflektorem ruszać nawet na różne strony, no nie? To jest ciekawe na temat tego auta. Zobaczcie, ten środek wygląda bardzo biednie. To są takie lata 70, bym powiedział, ale ten samochód jest z 2010 roku. I mamy tutaj, zobaczcie, elektryczne szyby i takie bajery, ale wygląd zewnętrzny to jest samochód z 70, tak? Dajcie spokój, naprawdę. Możemy tu właśnie zmienić te zderzaki. Nie? Ja sobie dałem taki dla beki, do stabilizatory to nie, ale możemy zainstalować właśnie też te koguty. To jest ekstra. Ja sobie je oczywiście zainstalowałem, no i ciekawostką na temat tego auta jest fakt, że one się świecą, jak się jeździ po jeździe dowolnej. Zobaczcie. Jeśli pytacie się mnie, jak zrobić sygnał policyjny, to nie wiem. Chyba się nie da. Dopiero co ruszyłem, już kombinacja umiejętności 425 XP, no nice. Kurczę, dobry jestem w tą grę. W ogóle takie mam wrażenie, że jestem pierwszym youtuberem na świecie, który nagrywa materiał z tego DLC. Naprawdę. Nikogo innego chyba już jeszcze tego nie widzieliście. Poważnie. Te koguty są świetne. Fajnie to widać w ogóle na jeździe online, jak się z kimś ściga. Widziałem jednego ziomka, który miał właśnie Crown Victorię. W klasie S2 ścigał się Crown Victorią. Życzyłem mu powodzenia, naprawdę, bo ja miałem wtedy Ultimę GTR. A odnośnie tego samochodu też zrobię oddzielny odcinek, bo to jest bardzo ciekawe. No i co my tu mamy? No pod maską V8, którą słychać, ale zobaczcie, co my tu mamy pod maską. Pyk, zobaczcie, jaki wielki gnój. Cyk. Właśnie nie wiem, czy to jest V6 czy V8. Ciężko powiedzieć. 90 stopni, jakaś V-ka. Pośrodku alternator. To tak fajnie wygląda. Ogólnie fajna jest ta Forza Vista. No muszę przyznać, że naprawdę super to wygląda. Bagażnik mamy. Cyk. Tam jakiś schowek chyba na broni albo coś takiego. GTA Spano! Skumajcie tego dziada, ale fajnie wygląda. Naprawdę, podoba mi się wygląd. To nie jest jakiś znany, to nie jest taka znana marka jak Lamborghini, czy... nie wiem, Koenigsegg, czy jakaś Pagani, czy jakieś Porsche. A jednak wygląd ma bardzo unikalny i taki już rozpoznawalny dla tej marki. Z przodu nie możemy otworzyć maski. Czy są jakieś tu modyfikacje wyglądu? No taka bida. Tutaj niewiele. Zobaczymy sobie z tyłu. A jak to w środku wygląda? Wow! Patrzcie, jak się drzwi otwierają. So nice. Zobaczmy do środka. Fajny próg tutaj na gile, żeby sobie postawić.
tak to wygląda w środku, w sumie dosyć ciekawie. Dość ekskluzywnie nawet bym powiedział. I chyba poręcznie, nie wiem, nie siedziałem. Ale wygląda na to, że niewiele tu miejsca mamy. No nie, to się tu zamyka. Cyk. Tutaj widzicie, że pasażer nawet nie ma jak się do siebie odwrócić, powiem szczerze. Możemy włączyć auto, tam jest guzik. No i brzmi jak taka spadająca lodówka z przepaści, bym powiedział. Nic specjalnego, no. To w ogóle te V12 i V10 w Fordzie to brzmią tak dziwnie. W ogóle mi się to nie podoba. Moment. Jak chcę zobaczyć. Aha, okej, okay, dobra, możemy dwie komory jakby otworzyć. Nie wiem do czego jest ta tylna. Może ta tylna to jakiś bagażnik albo coś. Moment. Co to jest? Co my tu możemy? No, możemy spoiler sobie wysunąć. On się właśnie tak wysuwa, tak na marginesie. Zaraz się przejdziemy tym autem. Ale tutaj jeszcze to. Nie wiem, to co to jest? Wow. Spano V10 ma, tak? Jest napisane V10, więc to V10 musi być. No spoko, no to ma wielkiego gnoja tutaj, napęd na tył, centralnie montowany silnik, to musi fajnie jeździć. Felgi ma nawet bardzo fajne, wielkie tarcze i zaciski hamulcowe, no shit, jedziemy się tym przejechać. Powiem wam, że tak głupio mi robić odcinek na temat tego DLC, no bo gra dopiero co wyszła i nie zdążyłem wam jeszcze pokazać wszystkich innych samochodów w tej grze, a już pokazuję jakieś nowe. No nie, jeszcze jest dużo samochodów, którymi w ogóle nie jeździłem. Nie wiem ile teraz dokładnie jest tych aut, ale naprawdę przetestować je wszystkie już teraz jest bardzo ciężko. Okej, okay, ale wiecie co, ten samochód naprawdę wyróżnia się w multiku wyglądem. Mało co go tam spotykałem, a jeździłem dużo multika. No wiecie, DLC jest od niedawna, więc jeszcze nie każdy się zaprzyjaźnił z tym samochodzikiem. Która klasa? S2. I powiem wam, że naprawdę, kurczę, auto jest dosyć szybkie. Pyk. Weźmy sobie tryb zdjęcia. Podoba mi się ten wóz. Podoba mi się. Jako nieliczny chyba z takich najnowszych samochodów, z takich mniej znanych marek, GTA Spano wygląda super. Szczególnie ten przód mi się podoba. Poprzednie GTA Spano, na przykład, które znamy z filmu Need for Speed, no było sobie takie sobie, nic specjalnego jakby z wyglądu, ale też mamy zachowany taki tutaj kształt jakiegoś takiego, nie wiem czego, jakiegoś łuku, bumerangu, ciężko mi powiedzieć. Przód jest ciekawy, bardzo mi się podoba, na pewno będzie to samochód, który będę chciał sobie zrobić na wyścigi. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcie zrobię. O, i będzie to ten, okładka, to będzie miniaturka tego filmiku. Numer 5. Tu mamy Lotusa. Open Wheel. Traktoj. Nazwijcie to jak chcecie. I mamy tu sobie silniczek. Malutki, co malutki, z Lotusa Elisa. Tak, 4 cylindry. Aż nie mogę uwierzyć, że to takie małe jest. Tak patrzę i rzeczywiście mamy 4 cylindry w tym silniczku. Ale co, mamy tu... Mamy co? Mamy małą wagę. Tutaj nawet tak tego zrobili tu w drzwiach, to żeby było mniej tej blachy. Chociaż podejrzewam, że to w ogóle jakieś tworzywo, cały ten samochód jest. Ale żeby było mniej jeszcze tego tworzywa, to dali tutaj taką firankę rozciągniętą. Żeby to było lekkie. I to ma być lekkie. Lotus jest lekki, ma dobrze skręcać. No i przy zderzeniu ma... Ma się cały składać, ale to nieważne, bo to samochody sportowe, one w ogóle nie mają się nigdy zderzać ani mieć wypadków. Widzieliście kiedyś samochód sportowy, który miał wypadek? Co nam taka czterocylindrowa pierdziawka może zrobić z tym autem? Czemu moja suka nie opiera się o to siedzenie? Przecież zaraz ją... Zaraz ja się tu rozpędzę, to ją wciśnie w ten fotel, ale zobaczcie, no dziwnie ta postać siedzi w tym samochodzie. Tak nieładnie to wygląda moim zdaniem. Chyba musieli tak zrobić, bo coś za krótkie ręce ma ta postać. Mają te postacie ogólnie w Fordzie. Ale dziwnie to wygląda, no nie? Przy przyspieszaniu ten samochodzik mało waży. On nawet przy takim malutkim silniczku ma przyspieszenie, kurczę, całkiem niezłe. A tutaj jedziemy tak, wiecie, spięci i zgarbieni jakbym nie wiem co.
No ale dobra, więc to jest Lotus, klasa A. 716 punktów, więc prawie klasa B, ledwo klasa A. No i to bardzo, bardzo długo przyspiesza. Znaczy tak, jeśli chodzi o Lotusy, to sprawa ma się następująco. Rozpędzasz się raz i starasz się przez większość wyścigu nie zwalniać, bo jeśli zwolnisz, no to już się nie rozpędzisz, już przegrałeś. Trzeba jechać tak, aby jak najmniej prędkości tracić na zakrętach. No i na szczęście każdy Lotus od Elisa wzwyż to udostępnia, bo świetnie się prowadzi i świetnie tam zakręty potrafi. Kurde, tu jest jeszcze piątka. Ja pierdziu. Bo na tej piątce to taki zduszony jest. Ja nie wiem, ja powinienem wyzwywalić ten przedni spoiler, bo ten samochodzik sobie w ogóle z tym biegiem nie radzi. Dajcie spokój. Ale co, jedzie i jest. Na pewno po jakimś tam większym tuningu, jakby była tu szóstka, to naprawdę się zdziwił bardzo. No, jakby... jakby był jakiś tu większy silnik, może jakiś tuning by się zrobiło, to by to jeździło. Teraz to jest taka bida. Na multiku raczej bym się tym nie... Numer 6. Posłuchaj tego. Pagani Huayra. Wersja odchudzona, wzmocniona. Moment, czy my tu mieliśmy V8 pod maską? Aha, tu są te, wiecie, te spoilery, zmienna aerodynamika. W ogóle kosmos jakiś. Zaraz, bo tu się otwiera cały ten tył. Moment. Ja tego tu nie otwierałem. O, dobra, tu mamy... mamy jakieś chłodzenie. Nie, silnik jest z tyłu. Ja tylko patrzę, czy... jak tu wygląda zawieszenie. Wygląda tak, no. Musimy umieć jakoś to ściągnąć. A patrzcie. Wow! Co my tu mamy? Silnik AMG Mercedes. To musi fajnie brzmić. Kurde. Ej, fajnie to wygląda. Naprawdę. Cyk. Dobra, mamy silnik AMG. Taki, co w Mercedesach się instaluje. Możemy otworzyć drzwi, te drzwi otwierają się tak. Kozak auto. Co ciekawe, mnie zawsze w Huayrze śmieszyło wnętrze, konkretnie deska rozdzielcza. To tak wygląda jak statek kosmiczny trochę już. Chociaż to nie jest taka standardowa Huayra, to jest strasznie odchudzone. Zobaczcie, wszystko jest tu wywalone praktycznie. Musiałbym zobaczyć tą standardową Huayrę. Okej, okay. Wszystko widzę z włókna węglowego. Naprawdę. No tak wygląda, że ten samochód jest duży, ale tutaj, zobaczcie, tu nic nie ma praktycznie. Sama rama jest pokryta włóknami różnymi, żeby to było aerodynamiczne i tyle. I po robocie, porobione jest. Bardzo dobrze. To co, jedziemy. Więc tak, którą klasę mamy? No prawie wymaksowane w klasie S2, to już jest taki max, że max na wyścigi. Możemy oczywiście jeszcze bardziej to ulepszyć, ale to nie ma większego sensu. Okej, okay, ja się zastanawiam też nad sensem istnienia tutaj spoilera dodatkowego. Skoro mamy tutaj tak wspaniałą, zmienioną aerodynamikę w tym samochodzie, te fajne łopatki z tyłu i z przodu ruszają się, gdy skręcamy, gdy hamujemy, gdy próbujemy cokolwiek zrobić. Zobaczcie, jak to super wygląda. Pyk. To jest super auto. Ja nie wiem, po co ten spoiler tam jest. No dobra, ale jak to jeździ? Więc jak standardowo samochód z napędem na tył i w klasie S2, ciężko tym ruszyć. Wydaje z siebie takie bardzo przyjemne dźwięki, podczas gdy puszczam gaz. Których nie słychać, jak się ma tą tylną kamerę. Tak oddycha. No dobra, ale co mogę wam powiedzieć? No auto jest szybkie, na pewno nie jest wolne. Na pewno nie jest to samochód, który kiepsko się prowadzi. Pagani Huayra prowadzi się świetnie. Ma 7 biegów. Bardzo dobrze skręca i przy wyższych prędkościach naprawdę robi wrażenie to, jak jest przyczepna. A jeszcze żadnego tuningu tu nie robiłem w żadnym z tych samochodów DLC. I z nich chyba... taka najszybsza jest ta Pagani, nawet bym powiedział.
cyk. No jeździ jakoś. 370, w ogóle nie czuję tej prędkości, bo samochód cały czas bardzo dobrze się prowadzi. Nawet przy takiej dużej prędkości, to jest niesamowite. Gorzej jest troszeczkę ze startem. Ja już tutaj trochę jeździłem tą Wailą, żeby sobie ją przetestować. No jeśli chodzi o start, startowanie jest... Tak... Najlepiej to chyba od razu wrzucić trójkę i się nie męczyć z tą trakcją, tak? Wrzucasz trójkę i jedziesz. W tych samochodach z klasy S... S2, no to już lepiej... Lepiej truje wrzucać na starcie. Szczególnie jak się gra na multiku, no bo jak się gra tak w singlu, to można się pobawić tą trakcją, żeby ładnie ruszyć, ale na multiku to nie ma czasu na takie pierdoły. Wrzuca się trójkę i się jedzie i tyle. No i pyk, bardzo, bardzo szybko się... No i najprzyjemniejsze na koniec, Jeep CJ5 Renegade. To jest nawiązanie do CJ'a z GTA San Andreas, bo... GTA San Andreas miał premierę w 2005 roku, widzicie tu analogię, CJ5. To jest oczywiste, że to jest samochód CJ'a. A, najpierw pokażemy Forza Vista, zobaczymy sobie ten samochód w haku. Tutaj możemy sobie zmienić zderzaki, możemy dać taki i wtedy mamy trochę lepszy docisk. Okej? Okay. To nie wygląda w ogóle, samochód... A w ogóle ma docisk sam w sobie, bo on nie ma aerodynamiki żadnej. Nieważne. Możemy, patrzcie co tu możemy zrobić. Możemy usunąć tylną oponę, ale mi się bardzo podoba z oponą. Możemy takie nadkola też pousuwać, ale znowu mi się podoba z nadkolami. Chociaż w sumie jak się tak patrzy teraz, to wygląda, że jak ma te nadkola, to... No nie wiem, samochód wygląda tak, jakby miał za wąski rozstaw kół. A z kolei bez, tak w miarę, ale znowu wyobrażam sobie, jak osoba siedząca tam w środku, jak musi cierpieć, na przykład obrywając błotem po twarzy. I tu mamy ostatnią rzecz. Nie no, coś tam jeszcze było do zrobienia z tym autem. Możemy zainstalować sobie takie coś, ale wydaje mi się, że jeszcze możemy sobie tu zainstalować kratę. O, żeż ty. No jest tutaj coś takiego. I cyk, i możemy mieć taką kratę. Dodatkowo. No i tyle jeśli chodzi o wizualny tuning. To tyle możemy zrobić z tym autem. Oczywiście możemy tu przerobić jakoś tam hardkorowo jeszcze. Chodźmy obejrzeć ten samochód z bliska. Forza Vista. Pyk. Otwieramy maskę, no i co my tu mamy? Mamy jakąś V-kę, wygląda na V6-kę. Taki mały samochodzik z V6-ką pod maską to nie jest byle co. Myślę, że będę nim się tam trochę ścigał. To jest fajny taki mały samochodzik, naprawdę. Znany z różnych tam filmów, naprawdę. Więc tak, bardzo fajnie brzmi ten Jeep CJ. Zobaczcie, w tej Fordzie fajnie widać nawet odbicia w lusterkach. Spoko, a ja gram na konsoli i tak to ładnie wygląda. No dobra. Jeden z fajniej brzmiących samochodów w tym DLC i zresztą też fajnie wyglądający. Bardzo pasuje do tego klimatu australijskiego, tej gry. Moim zdaniem. Mi się tylko wybrać na takie jakieś tam safari, kangury, cyk, biegać sobie tam z kangurami po łąkach. Fajnie, fajnie, naprawdę. Mamy tu tylko 3 biegi. Więc no co, no po asfalcie nie ma co jeździć, trzeba jechać na offroad tylko i wyłącznie. Spotkać jakieś zwierzątka, coś. Bardzo fajnie chodzi tu zawieszenie. Nawet widzicie, że tam resory się uginają. Wszystko w tym aucie działa jak należy. Fajnie brzmi, naprawdę. Fajnie się wybija i tak skacze. Moja suka bez w ogóle żadnego przejęcia jedzie sobie takim samochodem po wertepach. Tu skacze, tam wyboje, tu jakieś ten. Się niczym nie przejmuje, patrzcie na to. Cyk. Nie no, naprawdę bardzo fajne autko. Na pewno będę nim się ścigał offroadowo. Zobaczymy jak będzie się spisywać. No myślę, że troszeczkę krótkie jest i będę miał trochę problem z opanowaniem jego. Ale zobaczymy, myślę, że dam sobie jakoś radę. No i co? I to chyba tyle, jeśli chodzi o samochody z tego DLC. Jeśli coś tam pominąłem, to pewnie było nieistotne. No, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną i do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.